Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Dzisiaj będzie trochę rzeczy. Będzie trochę rzeczy, będzie jedna paczka ostatnio zdobyta na Allegro, druga miesiąc temu kupiona na OLX-ie. Od mojego kolegi Karola z Luksemburga prezenty, coś tutaj przywiózł. Najlepsze jest to, że jeszcze tam nie zaglądałem, po prostu przywiozłem to do siebie wczoraj. Położyłem, bo stwierdziłem, nawet Karol mówi zajrzyj, ja mówię nie. Chcę mieć niespodziankę, chcę to nagrać, także bardzo mnie to cieszy. No ale moi drodzy, nie będę przedłużał. Zrobię tu odrobinkę miejsca, bo dzisiaj ten odcinek będzie chyba troszkę trwał, bo będzie też trochę gaworzenia. Mam jeszcze z boku kilka gier, które zdobyłem lokalnie, tu gdzieś na Allegro, przyszły na firmę i zostały tutaj przez chłopaków rozpakowane i zostały mi przywiezione. Zaczniemy moi drodzy od tego, albo nie, zaczniemy od tego, co mam rozpakowane. Moi drodzy, nie wiem, czy już pokazywałem, udało mi się kupić Rare Replay jeszcze zapakowane. Dlaczego kupiłem tą składankę? Bardzo dużo ludzi mówi, że o, taka składanka, po prostu taka sobie tego. Ona jest, moi drodzy, w tym momencie po pieniądzach, chyba do 40 zł można ją nawet kupić. To jest jedna z niewielu składanek, gdzie mamy, zresztą tu macie tytuły gier. Macie Attic Attack, Banjo-Kazooie, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, Banjo-Tooie, Battletoads, Battletoads Arcade, Blast Corps, Cobra Triangle, Conker's Bad Fury's Day, Digger T-Rock, Grabbled by the Ghoulies, tak? Chyba tak. Gunfight, Jet Force Gemini, Jetpack i Jetpack Refueled, tak? Refueled. Tu jeszcze są i kolejne Cameo Elements of Power, Killer Instinct Gold, Night Lore, Lunar Jetman, Perfect Dark Zero, RC Pro-Aim, RC Pro-Aim druga część, Saberwolf, Slalom, Snake Rattle and Roll, jedna z moich ulubionych gier na NES-a, Solar Jetman, Under, przepraszam, ale ja czytam z boku pod światło i troszkę mam, Underworld, chyba tak, Viva Piñata, Trouble in Paradise. Moi drodzy, nie ukrywam, kupiłem tą grę dla Battletoadsów jednych i arcade. Nigdzie nie ma oficjalnie, w oficjalnej dystrybucji. To jest Rare Replay na Xbox One. Najlepsze jest to, że nie mam Xboxa One, ale nie ma nigdzie w oficjalnej dystrybucji inaczej niż na NES-a Battletoadsów, a o Battletoadsach arcade to możecie w ogóle zapomnieć. Plus do tego Banjo-Kazooie. Kto grał, ten wie. Klasyki, naprawdę, naprawdę klasyki. Uważam, że bardzo warto, bardzo warto. Jedni, ja to zbieram jako kolekcjoner, ale wiem, że niektórzy zbierają, żeby przechować wartość w tych trudnych czasach. Będzie to, podejrzewam, za kilka lat rarytas kolekcjonerski. Tak mi się wydaje. I po prostu dlatego to kupiłem. Od razu nie ukrywam tego, kupiłem tego 3 sztuki, bo udało mi się zdobyć po fajnych pieniądzach u jednego sprzedawcy 3 sztuki. Będę miał, ja z reguły nie handluję, więc będę miał na wymiankę, one sobie poleżą i poczekają na lepsze czasy. Nie przedłużając, rozpakuję tą paczkę, bo ona będzie z tą związana trochę tematycznie. Mówię trochę, bo tak naprawdę zaraz się przekonacie, o co mi chodzi. Moi drodzy, jest tutaj od razu paragon wsadzony, także nie jest żadną tajemnicą. Dałem za ten zestaw 99 zł. Jedni powiedzą dużo, fajnie zapakowana, od razu zaglądam do środka. Fajnie zapakowana, ktoś wiedział co robi, wielki szacun. Gra sprawdzona, dziękujemy za zakup, poprawne uruchomienie. Bardzo fajnie, to jest z jakiegoś komisu kupione na Allegro w tamtym tygodniu. Igiełka, zero rysek. Moi drodzy, a dlaczego? No, z tego samego powodu, co poprzednio paragon wylatuje. Patrzcie, jaki tu jest dobór gierek. Street Fighter 2 HD Remix. Final Fight Double Impact. 1942 Joint Strike. Tu mamy Turbo HD Remix. Czyli to mamy te puzelki takie. Potem mamy Bionic i teraz nie widzę, nie widzę z tak daleka. Bionic Commando chyba, tak? Tak. Rearmed druga część. Wolf of the Battlefield Commando 3, Rocketman i Flock. I teraz, żeby było ciekawiej jeszcze,
Tutaj macie z tyłu pełną listę gier. Macie Street Fightera, macie Full Impact i z tego co się orientuję, to jest 8 gier na jednym dysku, ale jakich gier? Macie 1942 Joint Strike, macie Rocketman. To są szczelanki, szmapy. Ja tych takich gier szukam. No i oczywiście Final Fight, które też no, może być problematyczne do zdobycia w wersji HD. Oczywiście można się bawić w emulację. Uważam, że jest to świetna za te pieniądze, tyle oficjalnych gier legalnych na nośniku fizycznym. Uważam, że warto. Jak będziecie mieli możliwość zdobycia, zdobędźcie. Mój zestawik jest kompletny z instrukcją. Mnie to bardzo cieszy, więc to mogę polecić. Wiem, że tego jest jeszcze na Allegro chyba trochę, albo było. Tego jest chyba jeszcze jedna sztuka bez instrukcji, więc to polecam. Te gry, te zestawy na pewno będą zyskiwały na wartości. Jest to kwestia czasu i będą coraz rzadsze do zdobycia, bo te kompilacje są problematyczne w czasie do zdobycia. Ja zdobyłem, bardzo się cieszę. Oprócz tego, moi drodzy, udało mi się jeszcze tutaj, nie wiem, czy to się. Proszę bardzo, Sieny z Super Monaco GP2 na Game Geara udało mi się zdobyć. Udało mi się zdobyć na Game Geara Super Kickoff. Tak sobie na Game Geara pomalutku zbieram. I G-Lock Air Battle. G-Locka chyba mam już. W każdym razie udało mi się to w bardzo fajnych pieniądzach. Tutaj dzięki jednemu koledze po fachu z YouTube'a zdobyć, więc bardzo serdecznie Ci dziękuję. To jest akurat jedna z fajnych zdobyczy, moi drodzy. A teraz przejdziemy do. Się nagadałem odnośnie tych Xboxowych kompilacji, ale mówię, Rare Replay kupujcie póki jest dostępne, bo w Battletoadsy oryginalne i arcade'owe nie zagracie. Prawdopodobnie nie były nigdzie na żadnej składance oficjalnie. Wiem, że są na Switchu, ale to tylko wersja cyfrowa. Dobra, lecimy z tym. Patrzcie, jak na OLX-a ktoś zapakował paczkę. No, z jednej strony nóż mi się otwiera w kieszeni. Po prostu folię stretch izolacją. No ale zobaczymy, jaki jest stan w środku. Ona u mnie z tydzień, nie no, chyba w miesiąc leżała. Niby jest w bąbelkach w środku. Tutaj znowu ktoś się będzie ze mnie śmiał. Stan jest nieznany. Od razu zaznaczam, że kupiłem to jako stan nieznany. Jestem świadomy tego, że może to być do naprawy. Inna sprawa, że kupiłem to znowu z pewnej kolekcjonerskiej, z pewnego kąta, pod kątem kolekcjonerskim bardziej. Tu jest zapakowane w folię bąbelkową, ale to jest jedna warstwa, tu wszystko może, no tak jest, wiecie, zabezpieczenie będziemy było, nie? Tak trochę mnie to ten, ale rusza, ale może nie będzie tak źle, zobaczymy. To było wysyłane, moi drodzy, paczkomatem. Jak ktoś wie, jak się zachowują kurierzy, którzy wypełniają paczkomaty, jak te paczki fruwają, no to miałbym zapewne obawy. No ja mam. Zobaczymy. A się nie mogę doczekać, ale no, nie tak cieszą tak te po prostu te paczki, te rzeczy. To jest zawsze odkrywanie i zawsze te emocje związane z tym. Moi drodzy, o, już. Już w tym nie działa sprężynka, przód działa. No nic, będzie to do rozebrania. To jest, moi drodzy, jeden Joy. Zaraz tak to zrobimy. Mamy też drugiego Joya. Drugi Joy, moi drodzy, jest. Ojej, chodź tu. Drugi Joy jest identyczny. Tylko muszę się dobrać do kabla, żeby nie uszkodzić tego, co tam jeszcze jest. A jeszcze kabel RF. To już powinno jakoś mniej więcej sugerować, czego się można dalej spodziewać. I tu, moi drodzy, jest ta rzecz, której mi brakowało w kolekcji. Teraz ktoś się może śmiać, że gość jest nienormalny, bo już to ma. Tak, mam. Mam, moi drodzy. Oczywiście jest też zasilacz. Mam, moi drodzy, a już tłumaczę, co to jest. Moi drodzy, to jest. Najprościej rzecz ujmując, Atari 2600 Junior w wersji CA160 od California Access, prawdopodobnie jedyny licencjonowany przez Atari klon Atari
2600 Junior. Oprócz tego przyjmuje kartridże, co w klonach nie było wcale takie oczywiste. Ma wgranych 160 gier, tu jest cała 160, tu jest jeszcze folia oryginalna, którą mogę zedrzeć. Na razie jej nie będę ruszał, więc fajnie. I dlaczego kupiłem tą konsolę, mimo że ją mam? Mam, moi drodzy, wersję pudełkową tej konsoli, tylko z inną naklejką tutaj, bo były dwie wersje. Jedna była ze srebrną naklejką, druga jest ta klasyczna z CA160 z wersją czerwoną, Video Game CA160, 160 Games Built In. Tu, moi drodzy, tak to wygląda, macie numer seryjny. Niby nic, a dla mnie... Zaraz, czy uda się w jakiś sposób to światło? No nie uda się, bo tu jest folia naklejona. Więc trzeba było chyba tak zrobić. Może. Ale nie będzie stało. No trudno, nie chcę rysować tych joysticków, więc dla mnie rzecz ważna jako kolekcjonera jest to wariacja tej konsoli. Mam, oznacza to mniej więcej tyle, że w juniorków oryginalnych od Atari mam dwie wersje z trzech, nie mam tej z czarną etykietą. A mi bardziej zależy, jak już zapewne wiecie, ci co oglądają mój kanał, na pokazaniu polskich zalążków polskich biznesów gamingowych. Marka California Access do dzisiaj jest, jej właścicielem jest Computronic w tym momencie. Jeżeli będziecie chcieli kiedyś historię marki California Access, to mogę wam ją kiedyś opowiedzieć, bo jest bardzo ciekawa i zahacza o Jacka Tramiela i o firmę Commodore i Atari, w zasadzie Atari później. Więc można ją opowiedzieć. Tam są bardzo ciekawe wątki. Dobrze, moi drodzy, została ta torba, więc nie pozostaje mi nic innego, jak na chwileczkę się, moi drodzy, rozłączyć, przesunąć to wszystko na bok. Zobaczymy, co jest w tej torbie, a dosłownie za chwileczkę zrobimy sobie też po wszystkim podsumowanie wszystkiego co do tego lutu. Więc za chwileczkę, moi drodzy, wracam i będziemy zaglądać, co jest w torbie od Karola. Dobrze, moi drodzy, już jestem. Co kryje torba pełna niespodzianek? Pozwólcie, że sobie po prostu ją odłożę na bok i będę wykładał po kolei. Ojej, dobra, już widzę. Wy jeszcze nie widzicie, już widzę, już mnie to cieszy. Moi drodzy, PS2. Możliwe, że ma problemy z uruchomieniem. I FIFA 11. Możliwe, że jest zakurzona strasznie. Możliwe, podobno były jakieś drobne problemy z jej uruchomieniem. Zobaczymy. Jest to PS2, gdzie jest tutaj ta część Piano Black, gdzie ona się strasznie rysuje, ale będziemy testować. Karol, dziękuję serdecznie. To jest, mimo że mam, to bardzo się cieszę. Ale tu są inne rzeczy jeszcze. Mamy, moi drodzy, taki przedłużacz. Dobra, patrzymy dalej. Wow, dobra. Dobrze. Dobra, tu będzie problem, bo mamy jedną wielką plątaninę kabli. Może ja wam to pokażę. O, jedna wielka plątanina kabli, ale już widzę mikrofony. Jezu, miałem mówić mikrofon. Mikrofony z SingStara. Widzę też jakieś kontrolery. Widzę też. Ojejku, jak to się nazywa? Bazery. Widzę też bazery. Dobra, sekundka, bo teraz to musimy to jakoś wszystko. Pewnie to da się to rozpiąć? Da się. Przepraszam, moi drodzy, to chwilę zejdzie. O, jest, dobra. Jeden, drugi. Teraz będziemy to w jakiś sposób próbować rozpakować. Zaraz się dowiemy, co jest w środku. Kurczę, sorry, że wiecie, że tak to jest nagrywane, ale tak dostałem. Chcę, żeby było autentycznie. Ja lubię doświadczać tego na żywo. Mnie to bardzo strasznie cieszy. Mnie to strasznie cieszy, a trzeba pielęgnować rzeczy, które Was cieszą, moi drodzy, bo jest ich coraz mniej na tym świecie. Dobrze, pierwszy mikrofon został uratowany, sobie go odłożymy i wyjęty. Teraz spróbujemy może, ojej, dobra, spróbujemy powalczyć z drugim. No jest tutaj dość, o, nawet nie jest źle. Drugi, moi drodzy, mamy. Od SingStara. Co tu jeszcze jest? To jest chyba adapter. Tak, to jest adapter USB do mikrofonów do SingStara. Fajnie. Teraz kontrolery. Mamy, moi drodzy,
klasycznego DualShocka 1. I to jest, moi drodzy, DualShock 1 od konsoli PlayStation 1, nie One, nie mylić z wersją One, ponieważ kontroler DualShock z konsoli PlayStation 1 ma tutaj napis One, po pierwsze PlayStation 1, i jest jaśniejszy, to jest szary jaśniejszy, ten jest ciemniejszy, czyli on jest od konsoli PlayStation 1. Dobra, co tu jeszcze jest? Mamy bazery, bazery są tak, kurczę, pogmatwane, że może nie wiem, czy mi się udaje wyciągnąć. Polecimy dalej. Jest jakaś podstawka w ogóle od czegoś. Dobra, widzę, że jest kolejny kontroler. DualShock 2 od PlayStation 2, czyli całkiem spoko to jest. Ja w ogóle uważam, napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie, ale ja uważam, że DualShocki 2 za jedne z najwygodniejszych kontrolerów, i gdyby DualShock 2 nie miał kabla, gdyby był wireless, na przykład przez Bluetooth, to byłby to według mnie w rankingu kontrolerów jeden z najwygodniejszych, może nawet najlepszy i najwygodniejszy kontroler, jaki kiedykolwiek został wydany. Bo po prostu ręka się męczy najkrócej przy DualShocku 2. Trójka jest prawie ideałem, bo jest wireless, ale dwójka jest dla mnie wygodniejsza. Może dlatego, że mam troszkę takie łapy większe, więc... Dobrze. Mamy tego krapa, czyli PS2 to HDMI. Kurczę, no ci co wiedzą, to znają to rozwiązanie, że no nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie i to działanie jest tego... To upskalowanie jest po prostu jakie jest. Nie jest najlepsze. Widzę tutaj jeszcze, że jest kabel zasilający do tego jingla. Tak. Tak, to jest kabel zasilający. To jest kabel zasilający do tego dongla. Trzeba go wpiąć, bo on sobie z USB pobiera jeszcze zasilanie, bo mu mało. Bo mało i musi jedzonka dostać bardziej z sieci energetycznej większego. No i tu są, moi drodzy, bazery. Czyli tego już nie będę wyciągał, bo są pogmatwane. I tu są jakieś podstawki. Dobra. To absolutnie nie wiem, czym jest. Jak ktoś mi podpowie, to będę wdzięczny. To mam jakieś takie metalowe stojaki. Czyżby tą konsolę jakoś postawić? Nie wiem. Nie wiem. Metalowe stojaki. Tutaj może to od innego sprzętu. Tutaj jest filc, więc jakieś nóżki. No i tak jak mówiłem, bazery są w reklamówce już. A może je wyciągnę tylko tak, żeby... I kabel zasilający. Ojej, to czekajcie sekundeczkę. Przepraszam, że trąciłem kamerę. I tu są... Ojej, no właśnie. Ręka jedna zajęta. Tu są, moi drodzy, bazerki i kabel zasilający do konsoli. Muszę go rozplątać. Dobrze, moi drodzy, czyli takie prosto z Luksemburga, takie rzeczy do mnie przyjechały. Karol, bardzo serdecznie dzięki. Będziemy to testować, będziemy czyścić te kontrolery i tą konsolę. Zobaczymy, co się da z tego zrobić. Wiem, że jeszcze są podobne jakieś gry, których zapomniałeś. Oj, przepraszam, nie przejmuj się. Przyjdzie na to czas, pewnie znowu za 2 lata, jak się będziemy widzieć, bo tak, taką mamy częstotliwość ostatnio, to po prostu mi je przekażesz. Jakoś się w każdym razie dogadamy, to sobie wepnę od razu. Tutaj mam zrzucone. Dobrze, moi drodzy, znowu się przełączam, bo się rozgadałem. Takie gadżety, moi drodzy, przyjechały kilka tysięcy kilometrów ładnych, czy kilkaset. Kilka tysięcy w zasadzie, to około 2. No, ale ja się bardzo cieszę. Jeszcze raz, Karol, wielkie dzięki. A już mi się głos łamie. A zaraz, moi drodzy, się przełączę, wyukładam to i zrobimy podsumowanie tego lutu. No, długi film wyjdzie, długi film. Chwilę mnie nie było, ale będzie dłuższy film. No to dobrze, pyk. No dobrze, moi drodzy, już jestem. Troszkę mi zeszło, wybaczcie mi, ale popatrzcie, uporządkowałem wszystkie te kable. Przede wszystkim pain in the ass. Są kable od bazerów, ale są elegancko uporządkowane, rozplątane. Poza tym mikrofony też do SingStara są w tym momencie tutaj elegancko posegregowane. Wyzawijałem na razie tak na kontrolerach okablowanie. Od razu mówię, że nie polecam tego zawijania i tak samo tam na joystickach. Nie polecam. Ja zawsze zwijam osobno w spirale i spinam albo trytytkami, jak magazynuję, albo tymi takimi drucikami, które są od elektroniki zakręcane, więc kabel,
Kabel, izolacja to jest tworzywo sztuczne, które ma pamięć kształtu, więc jak go zostawicie byle jak poplątanego, to potem będzie problem z wyprostowaniem. Oprócz tego, no, kable są miedziane w środku, więc też mają pamięć kształtu. Więc tak to wygląda, tak wygląda ten lód. Mam nadzieję, że coś Wam się podoba. Napiszcie w komentarzach, czy macie jakieś wspomnienia, a może są jakieś inne składanki, którymi warto się zainteresować. Ja mówię o tych dwóch, ponieważ one są dostępne jeszcze w miarę dobrych cenach. Rare Replay jest w ogóle w bardzo dobrych cenach na razie. Więc tyle, moi drodzy. Mówił Kusok My Retro Hobby. Kiedyś będziemy to wszystko testować. Na razie, trzymajcie się. Pa, pa, cześć!